Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Hof Bergman. Myślałem, że tutaj w tym odcinku będzie Seasons, no ale niestety sezonu nie było, bo na razie nie ma, ale bardzo dobre wiadomości mam, bo na początku miałem w sumie nieciekawe wiadomości, bo to tam się troszeczkę słabo rozwijało, ale wszystko się zmieniło w momencie, kiedy wyszedł GC, czyli Global Company. To wszystko się zmieniło, tak więc w tym momencie mam bardzo dobre wiadomości. Hof Bergman będzie przystosowany do Seasons. Jeżeli chodzi o Global Company, to tutaj jest o wiele łatwiej. Dosyć dużo rzeczy jest w sumie bardzo podobne i wykorzystuje podobne mechanizmy, tak więc jeżeli chodzi o to, to tutaj nie powinno być żadnych problemów. Natomiast kiedy zostanie wydany ten update do Hof Bergman, to jest to bardzo trudne do określenia. Na forum LSFM niedawno, nie, w sobotę była taka informacja, w której to właśnie Farmer Andy powiedział, że mapa będzie w pełni gotowa na sezon. Już w następnej aktualizacji, tak? W następnej wersji wszystkie problemy, które występowały do niedawna, one zostały rozwiązane, jak gdyby. I dodatkowo mapa powinna być kompatybilna, jeżeli chodzi o... Co mi ta kierownica wariuje? Nie wiem, coś... O nie, dobra. Może coś tam... Dobra, nieważne. Dodatkowo mapa jeszcze będzie kompatybilna z GC. I w sumie tak naprawdę to, że wyszedł Global Company, pozwoliło jak gdyby zmienić zdanie dotyczące... O, dobra, dojeżdża. Dotyczące właśnie przystosowania Hof Bergman do Seasons. Bo wcześniej po prostu jak gdyby było takie stanowisko, że... A, czekajcie, bo to się nie wysypuje. Było takie stanowisko, że no w sumie sama mapa, ole, w tym słomie idę. Sama mapa jest na tyle fajna, że w sumie jeżeli taka modyfikacja jak Seasons ogranicza mocno tą mapę, no to w sumie może lepiej jednak zostawić sobie ją bez wsparcia dla Seasons. Wszystko jednak zmieniło się w momencie, kiedy wyszedł Global Company, ponieważ no spora część czasu, jaka była tutaj, jaką musiał poświęcić Andy przy robieniu tej mapy, właśnie w sumie pokrywała się z tymi rzeczami, z tymi rzeczami, które teraz po prostu Global Company udostępnia, tak więc można się skupić nad wyprostowaniem tych błędów, tych jak gdyby konfliktów, jakie są między Seasons a tą mapą. Też jeżeli chodzi o to, że większość rzeczy, która teraz działa na skryptach IFCO, będzie w przyszłości działała na skryptach GC, a te nie kolidują z Seasons, tak więc oprócz bodajże jednej rzeczy, jakim jest bodajże ser, produkcja sera, wszystko teoretycznie ma zostać tak, jak było we wcześniejszych wersji, przy czym jest jeszcze tak dopowiedziane, tak przynajmniej Andy stwierdził, że on zaczyna robić od nowa mapę, tak więc nie jest w stanie powiedzieć, jak długo będziemy musieli poczekać na tą aktualizację. W sumie też nie wiemy, co to oznacza, że od nowa zaczyna tą mapę, znaczy od nowa w tym sensie, że musi zacząć jak gdyby od nowa ją robić, w tym sensie, żeby ona była zgodna z Seasons, tak? A więc te wszystkie rzeczy dodatkowe, które tutaj były zrobione, między innymi te wszystkie zwierzęta, które tutaj są zrobione w taki nietypowy sposób, one nie są do zaakceptowania, jeżeli chodzi o standardy Seasons, tak więc to będzie musiało być wszystko przerobione, będzie być może wykorzystywane właśnie w bardziej Seasons niż te pomysły, które tutaj Andy wprowadził. Rzeczywiście, szczerze mówiąc, jak ja tutaj sobie rozkładałem tą mapę, czy tam grzebiąc na save'ach, to ciężko mi było nawet dojść, co jest od czego, więc, bo to było naprawdę zagmatwane, ta mapa, zresztą wszystkie mapy
spod znaku Hof Bergman, to zawsze były tak, tego typu mapy, gdzie no nie było to takie oczywiste jak w innych przypadkach, tak więc teoretycznie ta mapa takim względzie, jak na przykład może pod takim kątem, jakim najczęściej inne mapy mają problemy, to one tutaj generalnie wszystko jest ok, ponieważ to są tylko i wyłącznie standardowe drzewa i tak dalej, tak więc te wszystkie jak gdyby wizualna strona Seasons tutaj w ogóle nie kolidowała, to zresztą od samego początku było wiadome, ponieważ tutaj są wszystkie standardowe drzewa i tak dalej, tak więc tu nie chodziłoby nawet o to. Zresztą układ dróg też jest wzięty z Felsbrun, tak więc maski śnieżne też można by w większości przenieść z Felsbrun, tak więc to też nie byłby jakiś duży problem. Natomiast dużym problemem były właśnie te wszystkie pozostałe rzeczy i tutaj największym problemem był sposób, w jaki zostały rozwiązane zwierzęta tutaj na tej mapie, ponieważ tak naprawdę tutaj takich standardowych zwierząt w ogóle nie ma, takich wiecie, farmingowych. Tutaj to wszystko działało odwrotnie, tak więc no, całe szczęście, ja brałem pod uwagę fakt, że tutaj nie będzie Seasons i na pewno też by się fajnie grało na tej mapie. Ale pamiętam bardzo dobrze tą mapę z 17, gdzie ona była wybitnie dobrze, ta mapa wybitnie dobrze po prostu wykorzystywała wszystkie możliwości, jakie daje Seasons. Tu były naprawdę bardzo fajne rzeczy zrobione. No ale teraz były inne problemy. Po prostu ta mapa już była tutaj naprawdę, to już na porządnym hardkorze jechaliśmy. Zresztą, szczerze mówiąc, w 17 była troszeczkę inna sytuacja. W 17 Hof Bergman był robiony przy współudziale Mod Company, czyli tych ludzi, którzy robią właśnie Global Company, na przykład do 19, tak? W 17 to się inaczej nazywało. Natomiast w 19 ta współpraca się troszeczkę jak gdyby rozeszła w pewnym etapie. No to co można było troszeczkę zauważyć? Tak więc Iwko i Farmer Andy musieli po prostu ogarniać więcej rzeczy. Dlatego też na przykład to, co ja zawsze tutaj podkreślałem, że w 19 w tym Hof Bergman troszeczkę jest mało tego Hof Bergmanowego klimatu. No bo po prostu większość czasu, jaką Andy musiał spędzać przy robieniu tej mapy, no musiał ją poświęcić na to. Czekajcie, bo ja teraz próbuję. Aha, dobra, muszę jechać i zamienić to. Dobra, to sobie polecimy do garażu i przemienimy to. Co ja mówiłem? Aha, no że większość tego czasu musiał jednak tutaj poświęcać na takie rzeczy, które w 17 w ogóle go jak gdyby nie interesowało, bo były ogarniane przez Kevina i przez Iwko. Tak więc tam chodziło tylko bardziej o wymyślanie jakichś pomysłów, natomiast zastosowaniem, jak to w praktyce wykonać, no to nie była jak gdyby, znaczy częściowo też była jego sprawa, natomiast to wszystko ogarniali Kevin z Iwko. Później się ta współpraca z pewnych tam powodów, o których nie chcę tutaj mówić, to nie jest istotne, ale rozeszła. No całe szczęście, że teraz chyba wrócą do takiej współpracy, jakiej kiedyś mieli. Rzeczywiście wtedy te efekty były niesamowite. Natomiast jak będzie wyglądał nowy Hof Bergman? No jest mi ciężko powiedzieć. Ja po prostu dalej będę tutaj ciągnął tą serię. Ale chyba na razie w dwóch odcinkach to tylko będę robił. Bo planuję ten odcinek i planuję jeszcze jeden odcinek. Teraz tak, to jest manu, dobra, line, weźmiemy wyższe, no, o. Tak więc planuję sobie po prostu jak gdyby pracować teraz w taki sposób, żeby przygotować te pola pod Seasons. Chociaż z drugiej strony nie gwarantuję, że, o kurczę, trzeba podłączyć, nie gwarantuję, że Hof Bergman będzie wyglądał tak jak teraz po tej aktualizacji, tak? Więc może na przykład układ puls zostać zmieniony i wtedy po prostu będę musiał jak gdyby
No, niekoniecznie, że będę zaczynał od nowa serię, ale przenoszenie takiego save'u jest trochę inaczej. Dlatego ja, no nie wiem, zrobię tak, że wychodzę z założenia, powiedzmy, że układ pól zostanie taki sam, jaki jest teraz. Dlatego mogę spokojnie sobie uprawiać te pola. Kurczę, bo tu się pozabijam. Dlatego mogę sobie spokojnie uprawiać te pola i tak właśnie mam zamiar zrobić. Wywiozłem tam ten kompost. Kompost się też produkuje. Znaczy produkuje w tym sensie, że słoma jest wożona na kompost i ja teraz sobie będę rozrzucał wapno, ponieważ na czterech polach potrzeba jest taka, żeby rozrzucać to wapno, a po prostu jeżeli wyjdzie tak jak po mojej myśli i po prostu pola zostaną w nowej wersji Hofbergmana na takich samych miejscach, to przejście na Seasons będzie dla mnie łatwiejsze, ponieważ już będę miał uprawione, nawiezione pola, tak więc takich informacji Seasons nie kasuje, tak więc przynajmniej w tych aspektach będę miał, już będę trochę do przodu, a więc nie będziemy tutaj, o właśnie, teraz mogę. Nie będziemy tutaj dużo robili tych odcinków, jeszcze jeden, ewentualnie takie odcinki, gdzie nie będę po prostu musiał siać, ani tylko uprawiał będę. Zresztą, szczerze mówiąc, mam teraz 65 tysięcy i będę musiał kupić maszyny do uprawy, tak więc zobaczymy, jakie maszyny do uprawy tutaj bym chciał kupić. Też się zastanawiam, być może, może bym sięgnął do tego Agropak, który zrobił VN, tam jest taki pazurek, może by on pasował tutaj. Bo w tym momencie ja nie mam żadnych maszyn do uprawy. Oprócz tego, że mam pług, jeden siewnik, to reszta rzeczy to jest bida. Tak więc, no to jest taka, jak jest sytuacja, jaka jest. Co dziwne, nie mam w ogóle, nie muszę teraz orać. Tak więc, tych prac nie będzie aż tak dużo, bo nawiozę wapno na tych czterech polach. Spróbuję po prostu ten kompost. W ogóle nie wiem, jak to będzie zrobione, czy kompost. Nie, no ale Andy twierdzi, że będzie wszystko działało na Seasons. Czy kompost na Seasons będzie będzie po prostu nawoził, będzie nawozem. No, jeżeli w 17 był nawozem, to mi się wydaje, że tutaj też nie powinno być problemów, tak więc chyba ten problem będzie rozwiązany. Tak więc, szczerze mówiąc, na początku, no fajnie, bardzo bym chciał, żeby po prostu na Hofbergman był Seasons, bo pamiętam, jak to było w 17, jak tutaj świetnie się grało na Seasons, kiedy ta mapa wykorzystywała no wszystko, co daje Seasons. Z drugiej strony też wiadomo, że Seasons no nie jest wolny od błędów, tak? Będzie już jest potwierdzony fakt, że najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu będzie aktualizacja Seasons do standardu. Czekajcie, znowu zapomniałem. Do standardu 1.001 albo 1.1, już nie pamiętam. Tam będą już naprawione, o, czekajcie, naprawione pewne błędy, ale w sumie tak naprawdę ta aktualizacja nie jest wydawana po to, aby naprawiać jakieś błędy, których jest dosyć dużo tak naprawdę. Wiele osób cały czas podsyła jakieś dziwne tam rzeczy. To jest bardzo skomplikowany, głęboko ingerująca modyfikacja, tak więc tutaj no może być taka sytuacja, że sam proces testowania tej modyfikacji zająłby naprawdę bardzo długo. Ludzie bardzo mocno naciskali, żeby ta modyfikacja została wydana. Z drugiej strony, jeżeli ona została wydana, tak więc testowanie jest teraz na szeroką skalę, więc można pracować teraz elegancko. Ludzie po prostu podsyłają dzień w dzień jakieś bugi, jakieś dziwne rzeczy dla autorów. Oni po prostu to na bieżąco ogarniają. Jest naprawdę dosyć dużo takich małych rzeczy, które naprawdę ciężko by było wyłapać w przypadku Seasons, gdyby nie było takiego wielkiego, gdyby ona nie była oficjalnie wydanym modyfikacją, bo naprawdę testowanie Seasons to jest bardzo czasochłonny proces. To nie jest taka modyfikacja, która, no wiecie, to jest praktycznie jakbyście grę od nowa musieli przetestować. A więc w wielu aspektach Seasons naprawdę mocno ingeruje w mechanikę tutaj rozgrywki Seasons, sorry, farminga, tak więc no nie dziwi fakt. No ale też jest jak gdyby troszeczkę wyczekiwanie ze strony Andiego,
bo on też ma tą świadomość, że tutaj kilka rzeczy, zresztą kontaktował się z realizmusem, bo w sumie panowie się też dobrze znają. I jak to będzie wyglądało, jakie będą zmiany. Generalnie, jeżeli chodzi o taki core, czyli o takie główne rzeczy, to tam nie będzie dużo zmian, tak więc będą ewentualnie takie zmiany dotyczące mechaniki pogody i takie rzeczy, bo to jest w tym momencie troszeczkę skopane, tak to wygląda. W sumie, no chłopacy chcieli, żeby zrobić to jak gdyby bardziej realnie, zrobili to bardziej realnie, no bo tak w rzeczywistości jest, ale to po prostu teraz ten proces dostosowawczy jest trudniejszy do ogarnięcia jak gdyby, trudniejszy do przetestowania, no i też te geo, które jest standardowym geo, po prostu no nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ one jest sztucznie, zima tam jest sztucznie podbijana, tak więc później te przejście, ten transition pomiędzy zimą a wiosną jest po prostu raz, że, bo jest taka sytuacja, że dane dotyczące wiosny, lata i jesieni, to są statystyczne dane wzięte właśnie z południowej części Wielkiej Brytanii, natomiast zima jest jak gdyby sztucznie podbita. Później ten przejście jest po prostu zbyt trudne, jak gdyby po prostu wychodzi tak, że zima się zbyt długo utrzymuje i te wszystkie procesy jak gdyby nie chcą wskoczyć w odpowiedni tor, później mamy problemy z suszami i tak dalej, z temperaturami siewów i dodatkowo jeszcze ten nieszczęsny śnieg, który nie chce zginąć, a nie ginie dlatego, że jest taka sytuacja, że jeżeli wy sobie gdzieś ten śnieg odpychacie, jeżeli ten śnieg zostanie odepchnięty na maskę śnieżną, to po prostu ten śnieg jak gdyby wychodzi, w tym momencie on wychodzi z całej tej mechaniki. Z nim się już nic nie da zrobić, on po prostu nie stopnieje już nigdy, ponieważ teoretycznie jest coś takiego, że maska śnieżna ma uchronić ma tą część mapy przed wszelkimi zjawiskami atmosferycznymi. Natomiast jeżeli my sobie wepchniemy ten śnieg pod maskę śnieżną, no to on będzie po prostu cały czas tam leżał, on już nie stopnieje, bo na niego nie mają wpływu żadne zjawiska atmosferyczne, czyli temperatura i tak dalej, nie ma na niego wpływu, tak więc on nie będzie topniał. Po prostu nikt nie zauważył takiej rzeczy, że może być taka sytuacja. I wiele osób właśnie narzeka, że nie wiem, są wakacje, gdzieś tam zalegają hałdy śniegu i tak dalej, albo śnieg w ogóle leży na polach i tak dalej. No po prostu ten mechanizm jest mocno, może nie tyle niedopracowany, co po prostu mało przetestowany był, no ale tak jak mówiłem, przy takiej wybitnej modyfikacji, która tak mocno ingeruje w mechanikę całej gry, to przetestowanie czegoś takiego jest naprawdę dosyć czasochłonne, tak więc ja też troszeczkę pomagam, w tym sensie, że się dzielę swoimi uwagami i ostatnio miałem tak jak gdyby taką prośbę, abym zbadał jak rośnie las, no to w sumie powiem wam, że zajęło mi to połowę soboty i całą noc z soboty na niedzielę komputer sobie po prostu cały czas chodził, tam przewijał dni. No i tyle, no i później się okazały jakieś dziwne rzeczy, no ale zobaczcie, sam jedną rzecz i tylko i wyłącznie dla ustawienia sezonu na 9 dni tylko i wyłącznie, nie było testowane pod innymi rzeczami, więc widzicie jaki to jest duży ogrom. Dobra, troszeczkę chciałem dzisiaj, chciałem po prostu uspokoić ludzi, bo bardzo dużo osób się pyta, co z Hofbergman, jaka sytuacja z Hofbergman. Mam nadzieję, że już niedługo, chociaż ciężko mi jest określić kiedy, ale zostanie wydana wersja Hofbergman 1.004. Ciężko mi powiedzieć kiedy. Kurczę, tutaj ja cały czas ten nawóz, to wapno Boże. Ciężko mi powiedzieć kiedy zostanie wydane to, ale też jest jak gdyby intencją Andiego, żeby jak gdyby rozpocząć od nowa, ponieważ te zmiany są dosyć duże, nie ma sensu jak gdyby naprawiać, tylko od nowa zrobić tą mapę,
takim kształcie, jaki wy znacie raczej. I jeszcze dodatkowo jak najwięcej wrzucić rzeczy, pomysłów, które miał już jak gdyby wcześniej na tapecie i chciał je realizować w następnych wersjach. Tak więc po prostu jest taka sytuacja, że po prostu ta aktualizacja, najnowsza, najbliższa aktualizacja tej mapy powinna być taką dosyć dużą aktualizacją. Tak przynajmniej jest w planach, ale no wiecie jak to są plany, ludzie pewnie będą zniecierpliwieni, będą co chwilę pytali Andy, a kiedy jest ta aktualizacja, wreszcie chłopaka szlak trafi, wyda co akurat ma pod ręką i później za 2 miesiące czy tam za miesiąc będzie znowu wydawał coś nowego, jakąś aktualizację. No bo tak niestety najczęściej bywa, ludzie po prostu pośpieszają ludzi, którzy robią właśnie takie fajne rzeczy, takie fajne modyfikacje. No i później jest tego typu sytuacja, że te modyfikacje są, no nie do końca działają tak jak powinny działać, bo są robione pod presją czasu. Taka też była sytuacja, jeżeli chodzi o Seasons. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że te informacje uspokoją co niektórych, bo tak jak mówię, jestem bombardowany dosyć, zwłaszcza na Facebooku, dosyć dużo osób pisze, czy na... Tak więc oficjalnie jest, oficjalne stanowisko jest takie, jest po prostu praca nad aktualizacją tej mapy. Docelowo mapa ma mieć pełne wsparcie Seasons, mówiąc tutaj pełne, łącznie z zamarzaniem i takimi rzeczami, które znamy z 17, tak więc wystarczy nam po prostu czekać i czekać cierpliwie, żebyśmy tam nie będziemy tam poganiali Andiego, kiedy to będzie, ponieważ takie poganianie jest naprawdę irytujące.